Chcecie przemienia tego gracza. Czwarty wam trefla w tej kwarcie. Przewinienie w zespole gości faulował grający z numerem 20 Dequan Lake i jest to dla niego piąty faul w tym spotkaniu. Gracz z grupy siedleccy John Lake kończy swój udział w tym meczu. Thank you.
w zespole gości faulował grający z numerem trzecim Billy Ivy. Trzeci faul tego gracza, czwarte przewinienie ekipy ze Słupska w tej kwarcie. Jean Salomo i Jarosław Zyskowski meldują się na boisku. Gareth Evans oraz Ivica Radic odpoczywają. Ale zanim grę wznowi dreble, przerwa na prośbę szkoleniowca gości. Przewinienie w zespole ze Słupska. Paulowo grający z numerem trzecim Billy Ivy i to jest dla niego piąte przewinienie w tym spotkaniu, a więc kończy swój udział w meczu o minutę i 25 sekund szybciej. Przewinienie w zespole czarnych faworował grający z numerem 55 Jakub Szenk. Trzeci faul tego gracza powyżej limitu goście, a więc na linii Cameron Wells. Thank you.
I Wiktorowicz ponownie na boisku schodzi Jarosław Zyskowski. Minuta 15 do zakończenia czwartej kwarty. Dla gości. Przewinienie w zespole Trefa. Paulowa grający z numerem 41. Iwica Radić, piąty faul tego gracza i zdobywca 12 punktów w tym spotkaniu. Kończy wcześniej swój udział w tym meczu. Mikołaj Witwiński.
drugi. Piłka dla gości. Wygrywa grupa Siedlec Pieczarniczów.